Masz wynik pH gleby, chcesz go konkretnie użyć, możesz go wpisać do modułu asystent MPK, przypisując do danego pola. W jaki sposób? Zobacz. Wchodzę, wybieram pole. Jeżeli nie miałem, zaznaczam glebę i chcę temat pH gleby wprowadzić w wartości liczbowej. W dolnej części pola pojawia się pole wyboru. Ja w tym momencie zaznaczam 6.3. Proszę bardzo, robię OK. I w tym momencie algorytm, który jest tu zaszyty, sam ocenia, czy twoja wartość liczbowa to jest pH zasadowe, kwaśne, czy może obojętne. Pamiętaj, w ten sam sposób również możesz dokonać zmiany wartości pH, gdy na przykład otrzymasz świeże wyniki analiz swojej gleby.